Witajcie, tutaj Kamcio z Kane Freestylers i witam was w odcinku, w którym będziemy oceniać, oglądać mój pierwszy mecz ligowy. Jest dzisiaj ze mną Daria jako specjalistka od piłki nożnej, która będzie właśnie patrzyła na moje wady, zagrania. Będzie mi wróżyła przyszłość po dzisiejszym występie, jakie mam wady, jakie mam zalety. Zobaczymy, pamiętajcie już na początku łapeczce w górę, 3000, będziemy zadowoleni i robimy właśnie relacje z mojego kolejnego meczu. Pamiętajcie o subskrypcji kanału 4 filmy w tygodniu, więc warto. Instagram Darii, jeśli ją zaobserwujesz, otrzyma spam like na profilu. Na mnie mój Instagram follow równa się spam lajków, więc wpadajcie, a my już przechodzimy do oglądania. Siema, w ten weekend ekipa z kanału Obstawiamy leci na mecz Premier League między Chelsea, Londyn a Brighton. Z tego też powodu będzie mnóstwo konkursów na kanale. Pierwszy już dzisiaj, link macie w opisie, do wygrania 100 zł. Chyba każdy by chciał 100 zł wygrać, nie? Link macie w opisie do filmu, w którym właśnie są szczegóły konkursu, więc wpadajcie. Ogólnie to nagrywam ten film, ponieważ zazdroszczę Lisowi pola karnego wyświetleń, więc jak coś to wpadnijcie do niego, macie link w opisie. Druga sprawa, nagrałem już ten film raz, zewrą, ale mi się usunęło po prostu nagranie. No i dlatego nagrałem z tobą, Daria. No jesteś to... planem B. Co, dzięki. Ale nie, no jest... Nie, nie. Jesteś czas. Specjalistką, no ej! Siadaj, zostań. Chcę się z niego pośmiać trochę. Pamiętajcie również o koncercie, na którym będę z Marszfanem i również zapraszam Reto and Borikson w Jarocinie 4 października. Linki do biletów macie w opisie, więc jeśli ktoś chce się spotkać i posłuchać dobrej muzyki, to myślę, że ten dzień i ten koncert, to wydarzenie będzie idealne. Linki macie w opisie, więc wpadajcie, przechodzimy do mojego meczu. Dobra, widzimy. Mecz rozgrywany niedawno, prawda? Niedawno. Tak. No. Jakimś niedawno. Kalkulatorem chyba nagrywany, bo taka słaba jakość, 360p, nie wiem. Ale wszystko ładnie. Evra kapitanem w ogóle, zobacz. Wow. Przywitanie, piąteczki. Ile wszyscy sobie przybili. Wzrostu? 40 wzrostu miał wtedy. Ale ty już hejtujesz. Ja pierdzielę. No wiesz, że jest karakanem, mówisz, nie? Po prostu jeju. Bliżej. Evra to posłucha. Zobaczysz, jak ale będzie. Ale ja nie hejtuję Evry. Dobra, patrz. Sędzia rozpoczyna pierwszy gwizdek. Zobaczcie, kto znawia. Jako pierwszy zagranie do Evry. Ja będę wam w sumie, nie wiem, jak zaznaczał. Będziecie musieli określić, gdzie jesteśmy. Numer 11. Zagranie na kamyka? Dobra, tego nie było. Idź Kamil! O! Idź Kamil! Słyszałaś naszego tatę? Tak. Idź Kamil było. Dobra, wrzutka. Uwaga, jestem w polu karnym. Zobacz, to rasowe wykończenie. No! Dobry to ustrzał, nie? No, no. Dobry, nie? Była siła. I Evra jeszcze tam walczył, jest rzut wolny w tym momencie. Małe brameczki, to się tak tylko wydaje, czy to tak jest? No to są takie bramki, na które grałaś też. Dobra, rzut wolny. No w sumie bramka dziwnie się ustawił, bo i tak na środku. Aj, ale blisko, nie? Ładnie zawinięty, był rogal. No niestety mi nie dawali wolnych. Jest Evra. Mówię, są scenki z Evrą tutaj wycięte, jest saut wywalczone. Ponieważ z Evrą najpierw to nagrywałem, ale Daria jest lepszą specjalistką, to oceniaj. Jaki dribbling Evry. Evra bardzo dobrze gra. Aha, Evra gra bardzo, tak. Patrz, rzut rożny, wywalczył. No ciebie tutaj nie ma. No ale zobacz, ja jak rasowy już nabiegałem na bliższy super. Jak rasowy napastnik nabiegałem. Tak. To było piękne. Czemu ich akcja? Halo. Co jest? A, tak, bo panicz Eryk coś ma z nóżką i musieli przerwać mecz. Fajnie. Aha. Zobacz, bo już się będzie. Patrz, się drżysz. Kłócić się będzie. Dobrze. No kłóci się z sędzią. No wiem. Bo nie odgwizdał uchwały. Evra taki był. Zobacz. Evra, do mnie. Przyjęcie. Ale bomba. Ale bomba. Ale bomba, no. No ale wiecie, strzał celny, lewa noga. Wtedy. Patrzcie, co zagranie. Patrz. Nie no, to było ładne. Dobrze. Powinnaś zrobić wow, tak Evra zrobi, jak nagrywaliśmy za pierwszy raz. Tak ładnie się odwróciłem. O, nawet, patrz. No piękne to było. No ładne rozegranie, fajnie. Jest Evra. Zagranie do środka, no jakoś przeszło. Idź Kamil. Napiszcie w komentarzu, ile razy było idź Kamil. To mój tata krzyczał zawsze, żebym biegł do piłki. To może ja też byłam na tym meczu? Nie, ciebie nie było na tym meczu. Patrz, jak Evra chciał minąć i rzut wolny. W sumie to była piłka, więc nie wiem czemu wolny. Nie było cię na tym meczu, pamiętam. Czemu ich akcja? Co jest? Co jest? Wykończ to! Kurwa mać. Czego idzie na mecz?
No co jest? Czemu przegrywamy? My gramy, a oni strzelają nam bramkę. No ja... A nie, to i... Ty się cieszyłaś. Ja myślałam, że to ta zmiana połówku, a okej. Przed wolny dla nich. Oby nie. O, że... O. Ej. No przeklinam, bo ze mną jak przeklinałem, to on się zawsze tak z tego śmiał i on się z tego pewnie będzie śmiał. Ja pierdzielę, no co jest, no. 0-3, a same akcje nasze były. Ty się dziwisz, że przecież już tyle razy widziałeś. O dobra, Ewra. I czyli się? Bramkarz wypluł. No, oglądaj uważnie. Bo to jest mecz na wyjeździe, więc ta bramka może mogła nam dużo wdać. Co, że to był zwykły mecz w grupie. Patrz. Kto strzelił bramkę? Nie zauważyłam. No to powtarzam ci. Zobacz, 11 zbiór, o 2 głowy wyższego obrońcę i do brameczki z główeczki. Numer 11 to ja, bo ja to grałam 11. No ty po mnie grałeś, patrz. Nie. Dobra, dobra. To jest walka o piłkę. Patrz. To byłem ja. Widziałaś to? Nie, to byłem ja. No zobacz, nie, no to byłem ja. No dobra. Ale jakoś soba. Jak to ugrane. Jak Cristiano Ronaldo. Nie, wtedy się odwróciłem, a teraz było tylko takie przemieszczenie. Nie to. Nie. O nie. Nie ta bramka. Niestety strzeli nam na 4-1. O, to już i koniec meczu. Tak się skończył nasz pierwszy mecz w sezonie. Jeśli chcecie, żebym nagrał wam kolejny, ponieważ nagram wam kolejny. Widzicie, że to jest bardzo świeże nagranie. To stawcie duży łapeczek w górę i napiszcie, że... A może znajdę w ogóle więcej nagrań? Wpadajcie na Commercio Streetwear, wiele hype'owych itemów w bardzo niskich cenach. Dodatkowo miła obsługa oraz krótki czas realizacji zamówienia. Również wiele konkursów na markowe produkty, więc wpadaj, wystarczy zaobserwować ten Instagram, no i oczywiście spełniać warunki konkursów. I tak wam zdradzę, niedługo drop easy na tej stronce, więc warto. Jeśli jesteś zainteresowany takimi markowymi produktami, tak zwanym streetwearem, Instagram dla ciebie, wpadaj, link macie w opisie. Ale mam jeszcze w sumie jeden turniej chyba, przygotowany, jest nasz skład. Ewra wychodzi w pierwszym składzie, mnie niestety nie ma. W pierwszym składzie, wejdę w drugiej części. Turniej w Ostrowie Wielkopolskim, o ile dobrze pamiętam, i też gra z Kaliszem. Co jest, akurat dwa te same mecze z tym samym rywalem. Też z Kaliszem. I to jest najgorsze, że my z Kaliszem zazwyczaj też wygrywaliśmy, a tutaj są filmy, w których no nie radziliśmy sobie. No i to trzeba przyznać, rozklepali nas jak nie wiem. Choć mnie nie było wtedy na boisku. Ewra do Kapiego. Kapi tu ładnie grał. No nie. Dobra, bramkarz nas broni świetnie. Wszystko w ręce na razie strzały, wszystko w ręce. I wreszcie wchodzi ta druga czwórka, w której no wyszedłem. Zobaczcie. To było podanie, dobra? Umówmy się, że to było podanie niezwykłe, więc już była prawie asysta. Tu znowu. Zobacz. Zobacz jak walczyłem, podniosłem rękę nawet, żeby to była nasza piłka. Teraz oglądaj uważnie. Teraz będzie dobry moment. Patrz na mnie, jestem tam. Co ty zrobiłeś? Co tam się stało? Patrz to. No, to jest to ufał, ale ja byłem wtedy tak skromnym chłopcem, że nie protestowałem, nie? I zobaczcie, przyjęcie za granie. I co? I mamy bramkę. No czy to nie było ładne, Daria? No i tutaj 1-2. No ładne zagranie. I tu jeszcze filmik z naszego treningu w Astrze. I tutaj będzie Right Every przedstawiony. Jako mały Ronaldo jest ten film na YouTubie. No i jak zewrą, jak zewrą, to jest na YouTubie. Jak zewrą to oglądałem, to mu było fajnie, a teraz my będziemy, możemy go hejtować jak go tu nie ma, nie? Usunęło mi się nagranie z nim, teraz możemy hejtować. Dobra, no to patrzcie, Ewra jest, właśnie teraz do niego będzie piłka podana raczej. Nie, jednak nie. Teraz chyba przejmę, chwila. O, teraz ma piłkę Ewra, zatrzymał. Zjechał sobie. Znowu zjechał, jeszcze z siatką. I znowu zjechał. I zagranie do pustaczka. Proszę sobie.
Nie no, mieliśmy go hejtować teraz. Aha, no... Tragedia gdzieś, co to tam... Sam się chamił. No właśnie, chamił się. I w tym momencie dotrwaliśmy do ostatniego po prostu meczu. Znaczy to był trening, do ostatniej rzeczy, którą dzisiaj oceniliśmy w tym odcinku. Daria, jak oceniasz mój potencjał piłkarski? Bardzo dobrze grałeś. No znaczy, dobra, żartowałam. Dziękuję. Jak to żartowałeś? Dobra, więc wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Pamiętajcie o łapeczce w górę, kilka tysięcy i przygotuję wam kolejny taki materiał, jak grałem bądź gram w jakimś meczu. Pamiętajcie o subskrypcji, kanał 4 filmy w tygodniu, więc warto. Subskrybujcie z dzwoneczkiem i Instagram Darii. Jeśli ją zaobserwujesz, otrzymasz spam likes na profilu, na mnie mój Instagram, follow równa się spam lajków. No i w komentarzu piszcie pomysły na filmy, subskrybujcie, lajkujcie, bądźcie aktywni, my się z wami żegnamy. Siemano. Pa, pa.